Cześć, z tej strony Kwecu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry League of Legends. Zagramy sobie rankinga, kolejny raz kwalifikacje. Dużo grałem pomiędzy ostatnim odcinkiem, między tym odcinkiem a tamtym, o to mi chodziło. Naprawdę tyle grałem, że to szogi, wszystkie przegrywałem kwalifikacje, zawsze miałem dwie przegrane i jedna wygrana w kwalifikacjach. No teraz mam już jedną przegraną i będziemy walczyć, aby mieć jeszcze te dwie wygrane. Sami ocenicie, jak gram, bo ja u siebie widzę dużą poprawę, bo przypomniałem sobie, kurde, jak grałem jak 2 lata temu jeszcze w LoL'a. A jeśli nie wierzycie mi, że ja grałem 2 lata temu w LoL'a, to kurde, chciałem iść na dżunglę, bo na dżungli się fajnie teraz wykierować można, ale dobra, idziemy mi dam. Chodzi mi o to, że mam team założony, gdzie jeszcze jest z 2012 roku i tam mam zaproszenie i jestem od, więc mam takie potwierdzenie, że jestem od. Czy grałem jeszcze Mian w 2002 roku. Dobra. Tutaj mi tak świat tutaj nawala mi, co spojrzę, to potem pojawiają się takie plamki kolorowe. Jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu, co zrobić, bo jak dam kartkę, to wtedy mnie trochę jest słabo widać. No, gdy jest zbyt ciemno, to jest taki problem, tu mam bardzo ciemno. Mam żaluzje zasunięte, jest ciemno wtedy. Ale tu jakby nie patrzeć, słońce cały czas wala mi i sami widzicie, że jest tutaj tak jaśniej. No nie wiem, co zrobić. Niech sobie banują. No poczekamy. Też kurde, te live'y fajnie się robią, bo naprawdę fajnie się pograć. Jest, wow, 10 osób było na live'ie. Jakby nie patrzy dla mnie, to jest dużo. I tylko jest u mnie taki problem, że ja nie lubię grać sam jedną grą za drugą. To dla mnie to jest trochę nudne, bo nie wiem, siądźcie sobie do, wejdźcie do gry i zacznijcie komentować wszystko, co robicie. Okej, jakieś tam dacie radę zrobić, nie wiem, jak jeden meczyk, ale drugi, no ja już też daję radę, już tak, ale trzeci już dla mnie to jest męka i nie chce mi się po prostu, jak mi jeszcze nie idzie, to mi się nie chce, a jak gram na live, to ludzie też pytają się mnie różne rzeczy i ja się skupiam, żeby odpowiadać, a nie grać, no. Heimerdinger nam idzie. Nie wiem, jaka jest kontra. Po prostu grać dobrze. Ale Bubu, ja bym chciał Vi sobie wziąć na dżunglę. Kurde, to jest postać taka, że wbija się z Q, podrzuca, ulti podrzuca. E ma bardzo mocne. Kapitalna postać. Dżungla się fajnie robi, fajne ganki wchodzą. Hakarim na dżungli. Gra was. Kim mogę zagrać? No Luxaleczką mogę zagrać. Tak się czuję pewnie Luxaleczką, że dawno w sumie nie graliśmy. Miska, okej, miseczka. I ostatni support. Dobra, zagramy tą Morganą. Bo nie chcę grać Ryzem, Veigarem i innymi postaciami. Leona. I Renekton. I tak. Pójdzie pod AD, to masakra będzie. Ciężko będzie to ugrać. A mamy miskę. Nunu. Chill. Magic ma. Magic. No. Okej.
no to dobra, to widzimy już, takie są postacie, ja mam AP, dobra, wszystko jest dograne, więc widzimy się, jak będziemy się już ładować, chłachłachła. Dobra, już jesteśmy. Graves. On nie jest z Polski. Mikrofon przestawiłem, aby mi tu nie przeszkadzał. Bo trochę krzywo był trochę i mogę go myszką walnąć i wtedy by nie było fajnie, bo był wtedy zgrzyty. Tak by było. Hekarim to kurde jakiś kucyk płony. Nidalka. Dredyma. Mają trzy skiny, a my zero. Nie lubię Hakarima. Kurde, jak ktoś potrafi dobrze nim grać, to tragedia. Aż mi łzy poleciały. Ciężko będzie się przestawić i wrócić do szkoły. Ciężko. Zwłaszcza jak ja teraz taki tryb mam, idę spać po trzeciej w nocy. Ho. Ho. Tak to gramy, trenujemy. No, żeby jak najlepsze playsy były. Wszystko dla was. Wy nie doceniacie za... Tacy jesteście. No, tak, tak bywa w życiu, no. Mamy lepsze kompy, internety. Bo tamci się ładują. No. Tym. Dobra. Jesteśmy, welcome to Samuel Rukriyoth. Dobra. Idziemy standardowo moim... mulinem. Jak widzicie, ma teraz tryb dla daltonistów. Bardziej mi się podoba. Nie to, że jestem daltonistą. Łopotka jest czerwona, od życia, od many jest niebieska, a trawa jest zielona. Tak. No. Już wam pokazałem, że nie jestem. No. Także wiecie. Ale to fajnie wygląda, bo inny mam HP, inaczej wygląda i jest czerwoni i niebiescy, jak to zwykle bywa w grach ofensywny bardy. Irelia, weź tu, stań tu, proszę cię, abyś miała wizję, jakby ktoś chciał chodzić tędy. Na dobrą sprawę, to mogłabyś stanąć tutaj, też by ci się nic nie stało, bo czemu nie? Anna się cofa, czemu? I temu nie kupiła, czy co? Aha, 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 fajny żart, fajny żart. Która jest minuta, bo mnie... Nie wiem, która jest minuta. Super. Dobra, za 10. Bo tak to bym sobie już klatkę puścił. Nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ej, no bez kitu. Nagrywam. Zaczyna się mecz, nos mi spędzi. Ja cię nie pierniczę. Już co? Postawiłeś jakiegoś... Dobra. Postawiłeś mi linię, gdzie nie mam nie atakować? Dobra, ja nie będę puszował. Luźno, ciemek, luźno. Mogę w ciebie, że nie spuszować. Luźno. Obijcie, że tego stworka, bo ja go nie zabiję, mam za mało. No jasne, zarąbiście mi już idzie farma. Ja już to widzę. Jak mi teraz zarąbiście farma będzie wchodziła. Już to widzę. Cię, tutaj sobie jeszcze postawisz? No chyba ci ziomek pogięło. No chyba ci ziomek pogięło. No super, ja nie będę miał farmy w ogóle.
sumie stawiaj te wieżyczki, będę miał więcej hajsu. Dobra. Nie, na początku nie agresywnie, nie moja taktik. O, i znowu nie wygramy, bo tak to w życiu jest. Kwetów silver zawsze będzie. Silver piątka, nic więcej on nie zasługuje, bo to drewno jest. Silver piątka, to moja liga. Why? Powiedzcie mi, dlaczego to robicie? Ja sobie chcę wyjść z tego Silvera piątki. Ja już 12 razy wychodzić i zawsze przegrać. Ja już nie wiem. I z reguły jest tak, że team dla mnie, że zaczyna padać. I tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś się odezwiera, to chce, ty możesz iść na ganka. No ja już mogę iść na ganka, tak. Ja pierdolę. No zarąbiliście. Nie, zrobię live'a raz. Zmuszę się do tego. I wam pokażę, że nie da się z tego wyjść. Ja już nie wiem, kilka tygodni wychodzę i nie mogę być. Może jakiś będzie cud nad Wisłą. Raz tak już miałem, kilka razy tak miałem wręcz. Dostajemy w dupę 0.20, a tu nagle ktoś ogarnia się, ktoś się już świduje, ktoś już robi uniki. Jak w boksie, nie? No. Ale... Ktoś na mnie rzucił klątwę, ta. Czego ja się boję? Dawaj mi tu 5 golda, ziomek. Chodź tutaj. No i malina. Many nie mam, he, mam potkę, hehe. Oszukałem system. Zawsze będzie silver. Silver piątka. To jest coś, nic nie wygrasz. Bo jebie się to. Silver piątka. To jest coś. No bez kitu, że to jeszcze wie, że może być. Hom, 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 hom. Dobra, farmy, jaką mam farmę, bo ja nie widzę oczywiście. 35 do... LOL, mam więcej farmy od... LOL. LOL. No ja ci nie zgankuję, no bo WW chciałeś na gank. Jak ja bym był junglerem, wszystko było, wszystko. Tu bym chodził, tam bym chodził. Moja dżungla by była pełna, ale ja bym ciągle gankował. No może nie pełna, bo... Pani mi się jungluje, nie. Kiedyś nienawidziłem hejtom. Ziomek, u mnie masz taką kurde... A, bo ty nie masz szóstego, a to jest... WW przekroju, taki, którzy nie mają szóstego, nie gankują. No, dlatego nie gram WW. Bo przez te 6 leveli można dużo zgankować i można pozabijać. Haha, ale no... Ale dostaje się wtedy takie ganki, że... Tylko jeszcze potrafi złapać. Znam takie osoby, co nie potrafią złapać tego. Na ulti, no. Tu już trzeba być drewnem. Co ty mi tu wchodzisz? Ziomek, ty... Od tyłu wchodzisz, rozumiesz to? Od tyłu, tam wiesz, tak? A nie od przodu, on... Co ty w ogóle, ziomek, robisz? Weź, wyjdź stąd! Co ty mi tu w ogóle robisz? Masz takie tak mi masz gankować, że masz mi zabierać farmy? Weź, weź, kurwa. Ziomek, weź, weź, ogarnij. Kurde, jakieś typy. Ja nie chcę takiej twojej pomocy, kurwa. Masz mi zabierać farmę. Nie, dzięki. Thank you very much, sorry, nie, nie, dzięki. W ogóle, on też nie tak gra bardzo agresywnie, bo ja trzymam dystans cały czas, umówmy się, umówmy się. Ja nie pozwalam mu nic zrobić. On niech mi puszuje.
gdyby miał normalnego junglera, to było... Poszłoby to... Byśmy tylko 3 razy zabili. Ale nie narzekajmy na tym, bo to nie jest... Nie każdy potrafi grać dobrze. Każdy gra trochę lepiej, trochę... gorzej. Bo widzicie, Nidalka zrobi... Ona gra lepiej. Definitywnie. Ja się dziwię, czemu ludzie nie banują Nidalki. Co kiedyś zbanowała Nidalkę? O, Nidalka, ha! Kto gra Nidalką? A Nidalka jest teraz tak OP, że... Jak idzie napada, Ada idzie pewnie. No a ja... Więc... Cześć, jaka farma? 56 słabo trochę, 44. Uff, która jest minuta? W ogóle nie wiem, która minuta jest. Więc zasłaniam, no, zasłaniam. Muszę to sobie zmienić, bo zapominam ciągle. Many nie mam, co ja bez many zrobię. A czekajcie, a jak zabiję tego, tą jego wieżyczkę, to liczy mi się jako farma, że jest napisane, że jak... Jakbym zniszczył coś. Zawsze Luxauka. Jest zawsze on. A ile masz na rzymiska? 33 Boże, kuf. A jej? Ja mam 48. Ła. No czemu nie zabiłem? Ej, no co jest, kurde? A rzucę to, bo ja już chcę wreszcie jak na te pesze. Ziomek, nie widzisz, że mam many? Nie mam many, spójrz na mnie, nie mam many. Co, mogę mu tylko go podpalić? No bo ja nie mam many, no mana. Nie mam. Nie mam, ziomek. Ziomek, ogarnij! Nie, nie chcę żadnych ganków. Tak masz gankować? Nie chcę ganku. Masz mi utrudniać grę? Nie gankuj. Masz mi ułatwiać grę. Jungler to postać, która może wykierować grę. Tak, może wygrać wszystkie linie. Jak? Przychodząc w odpowiednim czasie i gankować. No niestety. Ja tak łatwo nie będę miał. Będę sobie jedną poprawę. No jasne, już mi wie, że niech spuszuje. Była na fullu. Już nie mam wcale. Zajebiście. 2-9, pozdrawiam. I wstawię tą grę. Pokażę wam. Ja nie nafidowałem, kurwa. Ile ma wieża? 54 HP. Super, super. No. Przyszedłeś mi pomóc tym? Mhm, siupaj. Siupaj. I teraz farmę przyszedłeś pozabierać, tak? Nie wiem po co. Tak mi masz pomagać? Idź stąd, ziomek, mówisz. Nerwy na siebie mi biorą. Idź. Masz farmę mi zabierać. Co za itemy w ogóle? Weź, może złóż latarnię, bo dzisiaj to przyda przy robieniu smoka. Co, ziomek? Ktoś mi powie, że... nie no, Silver piątka to jest taki niski poziom. I co ja tu w ogóle robię? Może też mam taki niski poziom. Idę gankować, nie no, bo mi wieża spuszuje. Ile ma HP? Ma 10 poziom. Widział kiedyś w ogóle z tego? Nie ma jak. No, w sumie to nie wygrał linię, no bo... Wygrał, nie wygrał, on cały czas jest przy tym. Gdy nie zgankował chociaż raz. Dwa. Raz mi zgankował, kiedy nie miałem many. Się staram o... SS, nie wiem, piękne już. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. Mhm. Tak.
Ta Silver piątka. Moja liga. Jeśli jesteś z czwórki, to wygrasz tak. O! Proszę, bądź chociaż ty pomocną dłonią dla mnie, a nie... Pierdziele, tu idą tak... Albo farmę se wezmę. Nie, bo jeszcze tam padnę. Farmę se wezmę, bo... Proszę cię, idź tu. Nie mogę mieć na dżunglę. No nie mogę. Nie będę nikomu się wbijał na... Linie, bo ja taki nie jestem. No właśnie. GG, easy. Wow. GG, easy. Pozdrawiam. Cici ryci. Cici ryci, cici ryci, cia, cia, cia. Na 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 na. Dobra, puszujemy. Tak, puszujemy. Test. Uważaj, dobra, nie idzie tam do ciebie. No, ja nie gram agresywnie trochę w ogóle nie gram agresywnie, no. Może powinien trochę zacząć już, no dobra, zaczynamy grać agresywnie, okej. Okay. Ale mam więcej farmy od niego, no. Tylko co on z tego, że to taka postać dzieje, no. Kwecu, mogłeś sobie wziąć kontrę? Mogłeś. SS, nie wiem, pisze SS, żeby nie było. Bubu. Wilku mój, chodź. No. Bubu. Hello! Widzisz, co się dzieje na mapie? Można się bić, bo WoW ucieka. Tylko mówię, tak czai się, chodzisz, wychodzisz. Oto to, co teraz mówię. Chodzisz, wychodzisz, chodzisz, wychodzisz. Man nie mam. Pięknie, pięknie. Czemu tak mało damage'u? Nie mam many. Czemu ja nie mam many? Kiedy czy... Co tu kurde robię? Ten team mi się serio trafi. Miska coś zaczęła drgać tą farmą, ale napomina mi się więcej ode mnie. Idę tutaj, mam manę, mam wszystko. Taka akcja będzie, jak mi się uda wszystko zrobić. Może powiedzcie mi, że to jest wart. Haha, po co? Ale nie no, w sumie... Po co mają mi to mówić? Miska, atakuj, że to kur... Celebry... Ja ciebie nie pierniczę. No... O... No nie, dlaczego... Supporta ziomek, supporta i w dodatku jeszcze tanka. Marnowałeś ulti ziomek. No nie. Koniec serii, 1-0. Stat na pewno. Ale tego kurde to zrąbałem trochę. No.
Czy to wygrania? Kurde no. 4-18. 13. kwalifikacja, nie wygrana. Co spadnę, zagramy, czy rozwalamy drobny mak. Że tamta drużyna nie ma co w ogóle robić ze sobą. No idź tam, padnij, no. Może złapię. Support, nie support, tyle samo hajsu jest jak na razie. Dobra. Zero. Seryjny zabójca! Wow, wow, wow! Po naszej stronie takie słowa padły. Chodź mi tak już... Oni mają jeszcze apka? Może jakiś styl... Jaki wstyd... Jejku. A już nie chcę tej poty, nam już nic nie da. Zrobili smoka. Jest nadzieja. Ale... Ciomek! Nie cofaj się w takich miejscach, cofnij się trochę tam do naszej dżungli trochę, pomyśl, to nie boli. Ty wiesz, że oni tu się kręcą, oni w każdej chwili też mogą pomyśleć, a może zrobimy smoka, a może przyjdziemy tam, a może mają warta. Bo nie wiem, czy tam postawili tego Dynzela, co widzi. No, i widzisz, takie klatki, takie place'y. Masz. Radnie podziękuję. Już nie mówcie mi, że tak. Nie. Nie no, zrąbałem teraz. Po całości. Panie, panie, was Nidalka puszuje. Chodźmy wszyscy na nią. Zostanie 500 golda. Nasz. Nie puszczam ulti, bo się to ulti przyda. Moje autoataki. Dobra, ja się nie fiduję, bo... Kuf, jako jedyny. Dobra. Ja będę trzymał ich na dystans. To nie martwię, więc ja nie muszę na razie kupować żadnych obrońców i innych jednookich zębów. A przynajmniej farmę sobie wziąłem. Ziomek, nie griduj, nie griduj! Masz mało HP, cofnij się, już nie jedź na tego fraga, proszę cię. Hakarim wrócił! Wow! Hakarim no afk! Nie wstydu! Nie! Pięknie! Czak, walczyć do końca, kur... Bo odcinek mam za krótki.
czemu tyle robię? Boże, boże, boże. Haka, 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 haka. Tak, iść w tą stronę, idź, idź. No nie, jeszcze nie zabiłem. Nie leć po fragi, iść pierwszy. Ale nie iść po fragi, że wiesz, że już wiesz, że nie dasz rady. Tak, dobra, tutaj nikogo nie ma. Dobra. Sorry, że masz... Nie dam ci w ogóle tam jakoś tam ułatwić, że wygrałem, ale... Mój team też mi nie ułatwia, uwierz mi, ziomek. Ty masz jakiś tam team, który ci pomaga, dobra, luźno, wróciłeś do gry, spoko, zdarza się, może ci komputer powalił, może neta, spoko. Nie każdy ma dobre warunki, tak? Ale ci przynajmniej team nie utrudnia, twój team ci nie utrudnia gry, aby wejść wyżej. Jeszcze wieże zniszczyli. Boże. Ej, nie wiem co jest. Niektóre postaci mają tak, że... Co leci myku, oni się odsuwają. Idealnie. Wczoraj grałem z kolegami, rzuciłem klatkę na... kogo to był? Garen chyba, Hakarim? Nie pamiętam. Klatka już była, tak? Klatka już na przykład rzuciłem. I on stoi w tej klatce, i on flashnął. Da się tak? Bo ja nie potrafię. Nie wiem czy się tak da, nie próbowałem. Wydaje mi się, że nie, no kurde. Czy jest normalne? Tak mnie wkurzają takie rzeczy, bugi. I przegrajmy, no bo kurde. Czyli nie wiadomo by co by robił, to i tak przegra. Czasem tak jest. Ale nie wszystko da się ugrać. Ja się staram ugrać. Sami widzieliście na początku nieagresywnie, bo wiedziałem, że będzie ciężko z Karimem, bo on ma te wieże, więc postaram nie nafidować. Nie fidujcie. Tylko tak, wiecie, róbcie farmę i defensywnie, defensywnie, defensywnie. Ten ziomeczek w ogóle nie potrafi farmić. No miał taką łatwą okazję, mnie cały czas napierał. No i mi nie na ten. Ej, uważajcie, no nie, nie, weź tam, kto tam, ile... Tu się teamfight dzieje. No nie. Ogar, ogar, jesteśmy na wizji. Fajnym odcinek mi wyszedł, cieszę się. Pokażę wam, aha. Trzeba walczyć do końca, nawet jak jest team do dupy, to się nie idźcie na to, tylko walczcie. Jesteście w końcu Polakami. Polak nie pyta, ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są. Piękna husaria. Też mogę dużo o husarii powiedzieć. Moja husaria to jest... Kocham husarię. To jest... Jednak kawałek historii, gdzie naprawdę mi się podoba i dużo wie na temat husarii. I tak dalej, i tak dalej. No nie. Co to? Nie padnę, proszę cię, nie padnij. Ja nie mogę paść. Uuu, już tak się napiąłem, że...
Ja nie mogę paść, bo wtedy dostaną 500 fragów. Znaczy 500 golda, ła. 500 fragów. Fajnie. I tak padniemy później czy wcześniej, ale nie chcę. Wow, złapałem. Chodźcie tutaj wszyscy, panowie, panowie, chodźcie. Wbijajcie, ja rzucę ulti. No ja tam nie wbiję, ej no. Co, co sam tu zrobisz? Cały team ma przyjść, a nie, ja sam tu nic nie zrobię z tobą. Ty jeszcze padasz tam co chwila, ja potrzebuję tanka. By to wziął na siebie, tam wbił. A ja będę go z daleko trzymał. Ty, Bubu, nie leź na fragi, proszę cię, nie leź na fragi, to ci to da. Ty broń wieże, ciulu. Fragi można robić, wieże nie. Ej, miska! To jest jakiś pustak. Serio. Wie, że ma duży damage, to nie może im pomóc i zniszczyć tego. Ma mało HP, powinien się cofnąć. Ale... Idziesz, idziesz! Zajebiście. Dziękuję, dobranoc. Komentujcie, subskrybujcie i ocencie sami ten mecz. Co źle zrobiłem, a co dobrze zrobiłem i... 13. kwalifikacja przegrana. Dzięki, cześć.